Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej General Motors, który pracował w samochodzie Opel Astra. Przesyłka została dostarczona przez pana Mateusza i zawiera: próbka numer 1 to olej nowy. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły nieco później. Rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Opel Astra F, rok produkcji 1995, silnik 1.4 benzyna z instalacją gazową, przebieg ogólny 370 000 km. Właścicielem jest 35-letni mężczyzna preferujący wymianę oleju co 10 do 15 000 km lub co 2 lata. Do samochodu zalany został olej Genuine General Motors w klasie lepkościowej 10W40. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to blisko 18 000 km. Trasy, które pokonuje pan Mateusz, to 40% miasto. Dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km. Niezbędna była dolewka 3 litry nowego oleju w trakcie eksploatacji. Mamy zatem podobną sytuację co w odcinku numer 47, z taką różnicą, że w tym przypadku pojemność misy olejowej jest niemal równa tej ilości, która została dolana. Wymiana oleju nastąpiła po 21 miesiącach. Warto dodać, że przed aplikacją oleju, który poddajemy badaniu, silnik został wypłukany naftą świetlną w ilości 500 ml. Odnośnie jeszcze tej dolewki, pan Mateusz napisał, że normalnie dolewa około 1 do 1,5 litra między wymianą z interwałem 13 do 15 tysięcy km. Teraz wyjątkowo przyciągnął wymianę aż do 18 tysięcy km. W 2022 roku trochę zaniedbał swój samochód i m.in. nie miał sposobności, żeby na czas wymienić olej. Dodatkowo w międzyczasie w 2022 roku pojawiły się wycieki z silnika, wcześniej miał silnik cały suchy, zatem zapotrzebowanie na dolewki jest związane z tymi wyciekami. Dodatkowo pan Mateusz zauważa, że auto do najmłodszych nie należy i przebieg również. Wczesną wiosną planuje zabrać się za uszczelnienie silnika. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 96,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 152. Znamy wyniki dla oleju świeżego, konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta.
Obserwujemy niemal idealną zgodność, wyniki nie różnią się więcej niż plus minus 1%. Głównie jest to wniosek w stosunku do lepkości w 40 stopniach Celsjusza, ponieważ dla 100 stopni Celsjusza producent deklaruje przedział od do, w którym znalazła się zmierzona wartość. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. W trakcie jak mierzona jest lepkość kinematyczna, przeprowadziłem pomiary aparatem czerwonym. Tutaj ciekawa obserwacja. Aparat uznał świeży olej, którego barwa jest wyraźnie ciemniejsza na nadający się do wymiany. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 90 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 13,6 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 153, a to oznacza, że zmiany lepkości kinematycznej są w przedziale akceptowalnym. Komentarz do wyników musi uwzględniać fakt, że dolano do układu, którego pojemność jest 3,5 litra, 3 litry nowego oleju. Wartością dodaną tego eksperymentu jest potwierdzenie, że spore dolewki świeżego oleju są w stanie utrzymać parametry lepkościowe oleju na akceptowalnym poziomie. Dla wytrwałych w ramach ciekawostek prezentuję również wyniki żółtym aparatem. Tutaj również ciekawa obserwacja, świeży olej nie otrzymał 100%, natomiast przepracowany otrzymał notę około 20%. Natomiast trzeba zaznaczyć, że urządzenie wymagało wymiany baterii i pracowało resztką sił. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam osoby zainteresowane przebadaniem swojego oleju do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!